Witam Was serdecznie na mojej prelekcji. W sumie Dariusz mnie mocno przedstawił, więc podkreślę tylko, że jestem web developerem. To znaczy po różnych życiowych przygodach przeszłam na programowanie. Ja tu siedzę, nie jestem specjalistą SEO. Bo czasami, ponieważ dużo mówię o SEO, mam takie pytanie. Czy ja jestem specjalistą SEO, czy się tym zajmuję? Natomiast uważam, że wiedza o technicznym SEO i o tym, jak robić stronę, żeby ona była szybsza, lepsza, żeby Google ją bardziej lubił, jest niezwykle istotna teraz, szczególnie w pracy programisty. Także też rozwijając, skąd to SEO się o mnie wzięło, no bo okej, programujesz, po co ci to SEO? No poza tym, że ja też jestem użytkownikiem, czasami strzela mnie tutaj coś, jak strona mi się ładuje 30 sekund na przykład, a zdarza się, ostatnio na Europie właśnie testowałam różne strony, bo byłam w takim miejscu, gdzie no tak 3G jeszcze coś tam ładnie, czasami. Więc jestem użytkownikiem i wiem, jak wolno potrafią się ładować strony. Ja też chcę mieć te strony szybsze do wyglądania ich. Natomiast też chcę pisać strony, żeby surowcy nie płakali za bardzo nad nimi, a przynajmniej nie za długo. No bo też myślę sobie, że to jest jakaś moja odpowiedzialność, żeby dostarczyć taki kod, żeby z nim można było później dalej pracować bez jakichś większych zgrzytów. Google też ustala zasadnienie tylko dla surowców, tak? Bo na deweloperach spoczywa spory ciężar napisania takiego kodu, żeby on był szybki. No i też shopem mi wystarczy dobry content, o czym też już wiecie, bo już dużo o tym się mówi w środowisku. Agenda na dziś wygląda tak, będą trzy punkty. Pierwsze to sobie popatrzymy, czy ten WordPress jest Google odporny i jak wspiera SEO, bo sam WordPress już robi dużo dobrej roboty, chociaż my potrafimy ją zepsuć, ale to już jest inna sprawa. Dalej popatrzymy, jakie rzeczy wziąć pod uwagę, kiedy chcemy robić stronę, która jest SEO-friendly. I to jest taka checklista na start. Jak to będzie, to już SEO nic nie będzie płakał dwa dni, tylko no, max jeden dzień, więc już będzie lepiej. I ostrzeżenie na klienta na koniec. No dobrze, to zacznijmy od WordPressa. Czy jest Google odporny? No i odpowiedź brzmi i tak, i nie. Sporo zależy od tego, w jaki sposób ten nasz WordPress wykorzystamy. No bo teraz, jeżeli na przykład chcecie ocenić maka i wybierzecie do tego celu młotek, uda się? Może być ciężko, tak? I tak samo jest z WordPressem. Jak WordPress wspiera SEO? Przede wszystkim przez to, w jaki sposób jest skonstruowany edytor do dodawania treści. Jak tam popatrzycie, no możecie sobie spokojnie pododawać różne kategorie, tagi, odpowiednie adres URL i tak dalej, i tak dalej. Więc WordPress, jeśli chodzi o strony czy wpisy blogowe, daje już sporo możliwości, żeby ogarnąć ten temat odpowiedniego dodawania treści. Tak, jak jeszcze dodacie jakąś wtyczkę SEO, to też już będzie zdecydowanie łatwiej. Nie mówiąc o tym, że na przykład jak dodajecie obrazek jakiś, to możecie dodać opis alternatywny, co Google też lubi. Także już możecie z tego skorzystać. Dalej, ma WordPress szeroki ekosystem pluginów i modyfów. Można też stworzyć własny plugin i własny modyf. Czyli z jednej strony możecie zobaczyć, co jest w trzewiach tej strony, którą tworzycie, no bo właśnie przejrzycie sobie kod modyfu. Możecie sobie sprawdzić, nie wiem, podejrzeć konferencji, jaki mają modyf i czy to jest modyf szybki, czy wam się to opłaca, żeby próbować coś z tym modyfem robić. Lepiej własny, już od razu mówię, bo jest mało modyfów, które rzeczywiście są dobre. Natomiast no, mamy możliwość stworzenia własnego kodu. Kodu, który jest okrojony do tej funkcjonalności, które mamy na stronie, które potrzebujemy. Kod. Więc to też sprawia, że mamy troszeczkę więcej możliwości. Sam WordPress jako CMS ma już parę takich plików od którejś tam wersji, które też wspierają SEO. No i mamy lazy loading od wersji 5.4. Czyli dopóki, czyli jeżeli ktoś przechodzi przez waszą stronę, ładują mu się tylko te zasoby, które widzi na ekranie i później w miarę przebijemy, ładują mu się kolejne zdjęcia. To też troszeczkę odchudza stronę. WordPress ma też sobie mapę. To zdziwienie, kiedy dowiedziałam, robiąc tę prezentację, to było przez wiele, wiele lat. Jak instalowałam WordPress, to pierwszą wtyczką, którą instalowałam, był Yoast SEO. A tu się nagle okazuje, że jakąś tam ograniczoną, ale jednak ma funkcjonalność od wersji 5.5. Czyli nie trzeba już w sumie instalować wtyczki, żeby tę sitemapę zrobić. A Google też to robi, bo to przyspiesza crawlowanie. Czyli jak Google wejdzie sobie na naszą sitemapę, zobaczy, jakie są tam linki, no to zobaczy dobre linki, które warto pewnie dodać do naszego zbioru, jeśli później znajdą się w wyszukiwarce. Tak? Więc to też pomaga. Od wersji 5.8 mamy wsparcie formatu WebKit, czyli takiego formatu, który jest często uznawany za najbardziej przyjazny. Okej, nie wszystkie przeglądarki go wspierają,
laseju. Natomiast generalnie też się przydaje, bo też trochę tu zasnąłem. Więc to są te literki na pierwszy rzut oka, które gdzieś tam złapałam. Jest tego więcej. Więc WordPress robi różne rzeczy w ramach tego CMS-a, żeby on był szybszy, lepszy, żeby Google go bardziej lubił. Więc można powiedzieć, że WordPress wspiera SEO, ale tu jest główna uwaga. WordPressowi nie należy w tym przeszkadzać. Byłam jakiś czas temu na projekcie, na którym była dodana pierwsza lazy loading. No a teraz mając wiedzę, że WordPress wspiera ten lazy loading, pewnie bym już usunęła, nie? Ale ona sobie pewnie tam wisi, bo nikt nie zwraca na to uwagi. Czy to bardzo przeszkadza? No może nie. Może nie ma jakiegoś konfliktu wtyczek, może nie rozpala się strona. Ale jest to dodatkowy kod, na pewno nie musi się tam ładować. No to lecimy dalej. WordPress a SEO, czyli kwestia tego minimum viable product, jeśli się nie mylę, najbardziej opłacalnej wersji, którą warto dostarczyć, żeby ten produkt nasz działał. To co powinno się znaleźć w tej wersji, żebyśmy byli w SEO po jednej stronie? I tutaj mały disclaimer, bo tych rzeczy jest naprawdę dużo. Gdybym ja je wrzuciła, to byśmy siedzieli tu przynajmniej 40 minut i ja bym mogła wam w ogóle opowiadać. Więc jest checklista, tam gdzie będzie według slajd z prelekcji, możecie sobie ściągnąć tę checklistę i zobaczyć, na co ja zwracam uwagę, tak? To jest taka, powiedzmy, najmniejsza wersja rzeczy, które ja wprowadzam do motywu kodując, żeby on był bardziej self-friendly. I to, o czym będę teraz mówić i to, co jest na tej checklistie, to jest zarówno dla deweloperów, którzy chcą podejrzeć, co tam warto zawrzeć, a też dla klientów, którzy chcieliby spytać dewelopera, no słuchaj, ale zrobiłeś to, ale zrobiłeś tamto, bo różne widziałam kwiatki w życiu i czasami po prostu trzeba tego dewelopera tak trochę dźgnąć, żeby na coś zwrócił uwagę. Sytuacja dewelopera generalnie nie jest dobra, no bo zazwyczaj, jeżeli robi się takie projekty bardziej freelancingowe, no to okazuje się, że deweloper często nie ma wpływu na wiele rzeczy, które wpływają na SEO. No bo nie ma wpływu na przykład często na to, jaki jest projekt graficzny. No bo tym się zajmuje grafik. Ewentualnie UX-owiec, który tam jeszcze coś pododaje, żeby łatwiej było znaleźć to, co klient na stronie szuka. Deweloper nie będzie się zajmował architekturą strony, tym się zajmie zazwyczaj dział marketingu, ale też mocno wpływa na SEO. Bo jak jest mięsna struktura strony, to Google w tym momencie nie rozumie, o czym ta strona jest. Jak nie rozumiem, to nie chcę indeksować wyżej. Prosta sprawa. Wybór serwera. Są serwery lepsze i gorsze. Te lepsze są zazwyczaj troszeczkę droższe, natomiast no, wszystko mają niektóre funkcje, które rzeczywiście pozwalają stronie szybciej się ładować. No ale to nie jest zazwyczaj decyzja dewelopera, bo jak wchodzi na projekt, to już wszystko jest wykupione. Jest, masz panie i wór. Dalej, wybór szablonu. Jeżeli jest taki projekt, że ktoś chce przeoszczędzić i trzeba tylko zmodyfikować szablon, no to też jest sytuacja taka, że znowu ktoś wybiera, a my dostajemy kombajn i coś musimy z nim zrobić. Sposób kodowania szablonu. Są różne projekty. Nie wiem, czy na przykład... może podstaw nie jest super ciężką biblioteką, ale jeżeli ktoś chce mieć wiele funkcjonalności na stronie, to może się okazać, że to nie jest to potrzebne. Tak? Jakieś karuzele, jakieś różne slidery i tak dalej. Ile procent wykorzystujemy z tego funkcjonalności? No zazwyczaj nikt. A jednak ładuje to całą masę kodu i może się okazać, że klient chce mieć taki slider płatny, chce mieć jakąś tam grubą bibliotekę, bo ktoś powiedział, że to jest fajne. A my mówimy, nie, no to nie jest do końca dobre. Ale nie, ale ja chcę, mój pan. Także bywa różnie. No i też czasem mamy wpływ na kwestie security, kwestie SEO, kwestie accessibility. Mój ulubiony przykład z ostatniego roku, koduję stronę, gadam z grafikiem, gadam z klientem i mówię, no słuchajcie, ale ten font jest trochę mały. No, mam narzędzie testerskie, okulary, nie? No to chyba widzę, że ten font jest mały, no 12, trochę się kłóci z accessibility. Rozbawiła mnie od potem, bo usłyszałam, że klientami tego klienta nie będą osoby, które noszą okulary, więc mam się nie przyjmować. Da się. I tak wygląda celowo. Ciekawa jestem, co będzie, jak stronę będzie trzeba przypisać zgodnie z normami accessibility, które będą już prawnie regulowane nie wiem, w przyszłym roku. Wtedy będzie zabawa, ale już nie moje. Także co możemy zrobić jako deweloperzy i co też klient może zrobić z takich bazowych, najbardziej podstawowych rzeczy? Jeśli chodzi o kwestię projektu graficznego, no to warto by było, żeby w ogóle był jakikolwiek przepływ informacji.
Jak już będzie dobra komunikacja, to już będzie świetnie. Dlaczego? No bo bywa tak, że jak ktoś zrobił cudowną identyfikację wizualną, dał wam naprawdę wspaniałe kolorki, ale później przepuszczam to przez jakąś stronę, która sprawdza kontrasty i nagle się okazuje, że kontrasty są za małe. Nie spełniają nawet tych najniższych wytycznych, najniższych norm. No i co w tym? Jeżeli jest ogarnięty grafik i otwarty na jakieś uwagi i klient też jest otwarty, no to można podyskutować, żeby może zmienić o te trzy tony ten kolor, żeby było lepiej. Tak? Żeby osoby, które mają problemy z widzeniem, były w stanie tę stronę rzeczywiście zobaczyć. Nie zawsze tak jest, ale warto włożyć do tego, żeby właśnie takie rzeczy wyjaśnić już na etapie projektu. Nie wiem, za mały baton, za małe fonty. Czemu? No później się nakodujemy, ale klient powie, no dobra, ale to miało być jeszcze dostępne, nie? A powiemy, no dobra, ale powinniśmy gadać i teraz jest wolne. Fajnie by było to załatwić na początku. Dalej, architektura strony. Nie zdarzyło mi się jeszcze widzieć strony, która ma tragiczną architekturę. Raczej widzę strony, które mają w miarę zrozumiałe zakładki w menu, więc można zorientować się, co na nich robić albo nie. Natomiast no, jednak mimo wszystko krążą legendy o stronach, na których nie można niczego odnaleźć, bo ktoś kiepsko polinkował różne rzeczy. Można stwierdzić, że nie nasz problem, tylko zaczyna się problem wtedy, kiedy ktoś na przykład chce naprawić tę architekturę strony, i nagle się okazuje, że trzeba zrobić po pierwsze porządny audyt SEO, po drugie wybrać wszystkie linki, porobić przekierowania i ewentualnie jakieś rzeczy jeszcze powywalać. Jeżeli ktoś zrobił na początku duży błąd w architekturze informacji, to zmiana to na coś, co jest SEO-friendly, będzie naprawdę żaden nadwyg. Mówię wam z opowieści, na szczęście tego nie doświadczyłam, ale znam ludzi, którzy tego doświadczyli i nie chcieliby tego robić jeszcze raz. Także jeżeli widzicie, że jest jakiś gruby fakel, albo że klient, nie wiem, zastanawia się, czy on na pewno chce mieć zakładki, nie wiem, słowo blog w blogu, czy nie, naprawdę warto to przygadać i zwrócić na to uwagę na początek. Na kliencie, jak ty chcesz to robić, no to zwróć na to uwagę, bo później może być mało śmiesznie. SER. O tym też można długo mówić, natomiast widziałam 3 miesiące temu projekt, który jeszcze siedzi na wersji PHP 5.6. Da się? 7.4 wcale nie jest takie rzadkie jeszcze. Przypominam, że wsparcie już jakiś czas temu też zostało wycofane, chyba z półtora roku nie ma wsparcia. Także jeżeli serwer wam mówi, że wersja 7 PHP 7.4 ulubiona jest OK, to nie wierzcie tego. Wierzcie dostawców, którzy mają przynajmniej 8.0 i warto też zwrócić uwagę, czy na serwerze jest coś takiego jak Redis. To w skrócie wspiera kaszowanie waszych treści, czyli jeżeli one sobie gdzieś są skaszowane, to pierwsza osoba zaciąga wszystko tam z bazy, pewne rzeczy, z serwera i tak dalej, ale kolejna osoba, która wchodzi, już nie musi tego zaciągać stamtąd, tylko ma serwowane ciasteczko, więc to przyspiesza. Nie wchodząc w techniczne szczegóły, generalnie to pomaga. Jeśli chodzi o pluginy, ja stosuję tylko dwie kategorie pluginów, czyli pluginy do SEO i pluginy do optymalizacji obrazów. Mam świadomość tego, że wiele rzeczy można zwrócić w Functions PHP i tu zwracam też szczególną uwagę deweloperów. Jak macie też Readme Simple SSL. Nic nie mam do twórców, ale naprawdę można załatwić to, co ona robi, zasadami wpisanymi do HTML Access. Nie trzeba instalować tej wtyczy. I jest zdecydowanie szybciej działa strona, tak? To jest do certyfikatu SSL strona. Także wiele rzeczy można zrobić troszeczkę na okrętkę, albo właśnie przypisać jakimś rzeczy do pliku Functions PHP i to też przyspieszy działanie strony, no bo okej, kombajn wtyczka z jednej strony, a z drugiej strony 5 linii kodu. To robi różnicę. Więc im mniej, tym lepiej pluginów, bo już wiecie na pewno, bo nie od dzisiaj siedzicie w WordPressie, natomiast już nie do wszystkiego jest potrzebny plugin, no to uczyłam. Jeśli chodzi o motywy, już przymierzam się powoli do audytu SEO dla znajomego, u którego znalazłam w motywie 30 importów plików CSS w źródle stron. Zazwyczaj powinien być jeden, dwa, no jak już dojedziemy do 5, to już jest bardzo dużo. I tak nie powinno być. Natomiast jeżeli ktoś ściąga jakiś motyw, to zazwyczaj ściąga motyw z całą masą funkcjonalności, z całą masą spyli, z całą masą innych rzeczy, no pytanie brzmi, że w ogóle będzie potrzebował wykorzystać je w projekcie, tak?
Więc warto albo zrobić, albo pytać dewelopera o to, żeby zrobił redukcję tego zaciągania kodu, czyli tak jakby ograniczył tylko do miejsca, gdzie ten kod jest rzeczywiście potrzebny, albo postawić na customowy mod, który ktoś nam napisze i będzie wolny od tych wszystkich bibliotek, jakichś JavaScriptów zaciąganych, jakichś dziwnych styli, z których w ogóle nie korzystacie, żeby też odciążyć stronę. Devowie, jeszcze jedna uwaga, błędy w konsoli. Zdarza mi się często wchodzić na projekty, odpalam sobie OmniFlusy, patrzę na konsolę, a tam na czerwono. Czasami jest to kwestia tego, że klient coś tam psuje, a czasami jest tak, że coś zostaje. Więc zwróćcie na to uwagę. Inne rzeczy tam wrzuciłam do checklisty, tak że będziecie mogli też sobie sprawdzić. No i cóż, co klient z tym zrobi? My możemy mu dostarczyć taką stronę jak nasz mocarny pieseł. Będzie dopiszczona, będzie dobrze zakodowana, będzie miała odpowiednio dobre importy, nie wiem. Fonty będą odpowiednio importowane, CSS-ów będzie odpowiednia ilość, nie będzie całej masy JavaScriptu. Ale później stroną zaczyna się zajmować klient i jestem nasz biedny pisarek. Także, drodzy klienci, zachęcam do edukowania się, jak później obsługiwać strony, do podpytania tego, bo dev może wiedzieć, co robić, a czego nie robić i może wam odpowiedzieć, jak nie zepsuć tej strony, którą dostaliście. Bo też bywa tak, że chcecie robić coś dobrze, macie dobre intencje, ale no właśnie, coś nie wychodzi po drodze. Także tak, tą wiadomością zakończę. Bardzo wam dziękuję za uwagę. A czy możecie oceniać te relacje? I znaleźć na klienta.